Jesteśmy właśnie na piątej rundzie Mistrzostw Polski. Gdzie jesteśmy? W Poznaniu. Poznaniu. W Poznaniu. To jest chyba ostatnia polska runda. Czy dla mnie tak, nie wiem jak dla was. Dla mnie jest to... Nie. Na pewno nie jest to ostatnia runda w ogóle. Jest jeszcze... Mistrzostwa Polski będą w Czechach, w Moście, pod koniec września, ostatni weekend września, więc jak ktoś ma ochotę, to zapraszam. Super, fajnie się tam patrzy, bo na takim wale widać pół toru i to jest naprawdę czar. Jest jedna bardzo ważna rzecz. Ja założyłem, że wszyscy nas znacie. Ja jestem Magda z SM Classic Racing Team, a to jest Paweł Szkopek. No, kilka razy wygrał Mistrzostwa Polski. W jakich klasach? Udało się. No, w różnych tak naprawdę, bo startowałem 125, przechodziłem po kolei klasami i tak naprawdę wygrywałem w różnych klasach i 125, i 600, i Superbike. Tak, sobie powiem, że jesteś najbardziej utytułowanym polskim zawodnikiem, to chyba prawda jest. Czy ktoś tam coś więcej nas zdobywał? Tak mówią, ja nie wiem, ale, nie ale bardzo miło, że tak, tak mówisz. No to, to ja tak, tak mówię, zostanie. Niech tak zostanie. Niech tak zostanie. Okay. Tak. No to dobra, to już przedstawiliśmy się dla tych, którzy nas jeszcze nie znają. Jest mało takich osób, ale okej, to dla was. No więc wracając do tematu. Jesteśmy na tych sobie Mistrzostwach Polski. No i zaprosiliśmy Pawła jako VIP-a, żeby tak trochę się z nami pościgał, pokazał nam nasze słabości, ułomności, gdzie tam jako my, laicy, amatorzy, popełniamy błędy. No i wystartował jako VIP w klasie Classic 250 wyścigowego motocyklowego Pucharu Polski. No i jak twoje wrażenia? No nie wiedziałem, że ja tu miałem wam coś pokazywać. Ja myślałem, nie, że nie, to ja myślałem, takie, że w nagrodę, to, że tak mnie doceniacie, że w nagrodę daliście mi się przejechać swoim motocyklem. Nie, prawda jest zupełnie inna. To była po prostu zwykła szpiegowska zagrywka. Podeszliśmy cię, chcieliśmy za tobą pojechać, zobaczcie jaka jest prawidłowa linia. Bardzo fajnie, że takie inicjatywy powstają, że ścigacie się na takich motocyklach. Ja jeszcze co prawda nie zamierzam na takich jeździć, ale być może kiedyś, kiedyś 2, 3, będę 5, jeździł. 7, 12 lat. Tak, natomiast to jest fantastyczna sprawa dla wszystkich, którzy mają takie motocykle, wyciągają z szopy, odkurzą troszkę, poprawią troszkę stan, żeby... Oj, tak z tym troszkę to przesadzasz, to nie jest tak, chopaj. Trochę roboty jest, żeby motocykl trzymał fason. Tak, najważniejsze jest to, żeby był sprawny i bezpieczny. Regulaminowy, tak bezpieczny, jest. Bo to jest najistotniejsze, a tak naprawdę tutaj chodzi o zabawę. Oczywiście jest tu ściganie, co tak, zauważyłem. Ale, co ważne, bezpieczeństwo, no to jest szacunek dla innych zawodników. No, tak. To jest bardzo ważna rzecz, więc jeżeli ktoś ma niebezpieczny motocykl, no to już szachuje troszeczkę tym zdrowiem, a może nawet życiem kogo innego, więc nie możemy sobie pozwolić na żadne odstępstwo od regulaminu. Oczywiście, natomiast jak was obserwuję tutaj na tym padoku, no to widzę, że pomagacie sobie, tak? Każdemu pomaga. To nie ma u nas takiej rywalizacji jako takiej. Oczywiście, jak już zgaśnie czerwony, no to wiadomo, nie ma kolegów, nie? Ale tutaj zależy nam na tym, żeby nas startowało jak najwięcej, żeby było jak najwięcej osób, z którymi można nawiązać walkę. No i... I na łokcie tak wszystko jest. Dzisiaj doświadczyłem tego. Fajnie, że macie różne klasy, które szybsze są od mojego piekielnego motocykla, na którym siedzę i mnie wyprzedzała jakaś 250 i byłem tak wkurzony, że... No, ale co wtedy zacisnąłeś mocniej poślady i zakrętach i fajnie, no chłopak mnie puszczał i ten na pewno popatrzył, bo faktycznie... Trochę pojechał za faktycznie tobą. Chwilę, tak, wyprzedzałem go w zakrętach, faktycznie jechałem dużo szybciej, bo wybieram jednak inne linie przejazdu i tutaj nie zależy chyba to od opon, że te opony są jakiejś starszej epoki. Generalnie nie, opony mamy współczesne, znaczy linia, współcześnie produkowane, ale no takie... Tak, ale linia, o innym profilu trochę. Linia i fizyka jest jedna i tego się nie da oszukać, więc tutaj kolega, który jechał w tym wyścigu, faktycznie powinien sobie przynajmniej na Sławińskim popatrzeć, jak ja jadę i utrzymywanie... Martek. Tutaj tak. Tam za szeroko jechałeś zdecydowanie, zupełnie nie wiem po co tak zwalniałeś i z zewnątrz atakowałeś. Lepiej wjechać, utrzymać prędkość, bo to jest tak naprawdę... Ale życiówka jest zrobiona, także gratulujemy, bardzo dobrze tak trzymać. Powodzenia. Na czas to się bardzo przekłada. Natomiast jeżeli chodzi w ogóle o jazdę tym motocyklem, to zaskoczył mnie bardzo pozytywnie, że tu zawieszenie tak działa. Ja nawet jak potrzebowałem właśnie tego kolegę Bartka na 250 dogonić, no bo z mocy nie mogłem, bo 250 dwusów jednak jedzie dużo szybciej, no to ciąłem te krawężniki po betonach, szedłem naprawdę, za wszystkie skracałem sobie drogę.
i zupełnie bez problemu to zawieszenie wybierało. Tak, to jest prawda. Naprawdę... Dobrze przygotowany motocykl, dobrze zrobione zawieszenie, robi robotę. Nawet z takim starym, chciałem powiedzieć gracie, ale ugryzłem się za język, no bo jednak to są profesjonalnie przygotowane motocykle wyścigowe. Co prawda ze starszej stare są, epoki, ale nie graty. Ale nie, na pewno nie graty, tego nie można o nich powiedzieć. Dokładnie. Chociaż zdarzają się awarie, no. Tak jest. O, to ja doświadczyłem, bo nie dojechałem do mety, tak, bo się coś rozkręciło. Zdarza się, no piłowałem, to jest ten, to jest chciałem sport, wygrać. Ale chyba nie powiesz mi, że współczesne motocykle też nie mają problemów technicznych. No mają. Zdarza mają. Się tak, że silnik, no ja nie powiem, że wybucha, bo wybuch to jest takie spektakularne określenie. My to sobie w żargonie możemy powiedzieć, że o, wybuch silnik, tam coś się urwało, jakieś drobna część. No ale nie kontynuujesz wtedy wyścigu, nie? We współczesnym motocykle również to się dzieje, są wysilone. Oczywiście. To powoduje, że ich żywotność jest krótsza. No my też trochę poprawiamy tą fabrykę, a no nie oszukujmy się, jeżeli w 70-tych latach albo nawet w 60-tych ten inżynier japoński coś wymyślił, no to sorry, ale no ten Polak nawet z tym inżynierskim jakimś doświadczeniem i inżynierską wiedzą, no to go może tak trochę tylko poprawiać, a potem to się wiąże z całą serią kolejnych modyfikacji, żeby ten cały organizm, którym jest silnik motocykla, żeby on po prostu był ze sobą w jakiejś tam symbiozie, żeby to wszystko było kompatybilne. Byłem teraz w Japonii na wyścigu 8 godzin na Mistrzostwach Świata i tam Yamaha zabrała nas do muzeum. Hall of Fame takiego? No i tam sobie pooglądałem takie sprzęty i tak sobie pomyślałem, że tam mógłbym wybrać jakiegoś takiego i z wami się tu pościgać, bo one chcieliby tak, chętnie by nie oddali. No na pewno nie, ale te motocykle wyglądają fantastycznie. Tak. I tutaj, jeżeli chodzi o wasze sprzęgła chodzą tak leciutko, bo tam ja zastanawiałem się, oczywiście teraz mamy systemy, zmiany biegów, bez sprzęgła i tak dalej. Kiedyś jeszcze jak jeździłem 24-godzinne wyścigi, musieliśmy używać sprzęgła i czasami to miałem tak, jakby ktoś mi wbił gwóźdź, tak mi się ręka męczyła, a w tamtych motocyklach, z tamtych epok, to sprzęgło ja ledwo wciskałem i pewnie nie dlatego, że ono stoi w tym muzeum. Po prostu takie jest. Ono jest po prostu takie, tak mocne. Tak, no bo to są takie sprężyny, żeby przenieść to mocno, tam w większości to są jakieś dwusuwy, te wyczynówki z tamtych czasów. Tak, ale naprawdę piękne motocykle, więc macie piękną zajawkę, piękne hobby. Wszystkim polecam, zamiast siedzieć przed telewizorem i wcinać chipsy albo nie wiem co robić, to przyjedźcie, pobawcie się, wyciągcie coś, chłopaki wam pomogą to naprawić, przygotować przede wszystkim stan techniczny do tego, żeby przejść odbiór techniczny i wystartować. I naprawdę tu jest piknik, tutaj nie czujecie, ja czuję, jest dym, tutaj już grill już za tym, za kamerką już jest grill, zaraz tutaj Magda będzie karmił ludzi na własnej piersi, no, powiedział, tak to że trzeba, wykarmi. Tak to trzeba, jak tutaj taka duża grupa nas jest, no to trzeba wszystkich wykarmić, to jest jedna wielka rodzina. Ja też bardzo, się bardzo, no wiadomo, bardzo ważne jest to, żebyście się nie bali, żeby pytać, dzwonić, mailować, jesteśmy na Facebooku wszędzie, tak naprawdę wszystkich mediach społecznościowych, wyścigowy motocyklowy Puchar Polski Classic, SM Classic Racing Team, to jest nasz zespół, nasz klub. No i my pomożemy każdemu, kto rzeczywiście chce zacząć bawić się w wyścigi motocyklowe, każdemu, kto chce ten pierwszy krok postawić, bo bardzo ważne jest, żebyście się nie bali tego, bo są regulaminy, które trzeba spełnić, jest masa dokumentów, my wszyscy wszystkim pomagamy, trzeba licencję uzyskać wyścigową. To nie jest tak, że się dzwoni gdzieś tam, przychodzi i ją dają, ale jeżeli dobrze się do tego przygotujecie, z naszą pomocą można to bardzo łatwo uzyskać i zacząć swoją przygodę z wyścigami. Dokładnie, a wyścigi są fajne, bo to jest jednak sport, tu jest adrenalina, tutaj można się zrelaksować, bo po takiej dawce adrenaliny, po tym jak jesteśmy skoncentrowani przez cały wyścig, nie mamy nawet ułamka sekundy na to, żeby pomyśleć o problemach życia codziennego, to wychodzimy stąd zrelaksowani, wszyscy szczęśliwi, banany na gębie. To jest najważniejsze. No i to jest właśnie to, że wszyscy sobie pomagają, że jest klimat. To jest pięknie, tak? Że, bo dzisiaj właśnie, tak jak wspominałeś, że jesteście wszędzie w mediach społecznościowych, no to te media społecznościowe... Jest łatwiej niż dawniej. Tak, ale może ludziom jeszcze starszej daty jak ja, to jestem już stary człowiek. Chyba nie powiesz, że nie masz Facebooka. Nie no, Facebooka mam, natomiast i też siedzę dużo w tych mediach społecznościowych, ale faktycznie starsi ludzie pewnie w tych Facebookach nie siedzą, więc no to ciężko, tak? A młodzi siedzą cały czas, więc czy zamiast siedzieć w tych Facebookach, dawajcie tutaj, przyjeżdżajcie, jest zabawa, jest fajne ściganie, są emocje, ja to polecam bardzo.
Powiedz, dzisiaj był bardzo ciekawy wyścig. Ja od kilku lat przyjeżdżam tutaj do Poznania i powiem szczerze, że do tej pory nie widziałem takiej walki w twojej klasie. Po prostu przyjeżdżał zazwyczaj Paweł, no i przywoził pierwsze miejsce. A dziś było trochę inaczej. Opowiedz nam o tym. Tak, dzisiaj faktycznie zespół konkurencyjny przywiózł sobie zagranicznego zawodnika, żeby wygrał ze mną tutaj w Poznaniu. Chcieli też pobić rekord toru. Bardzo się na to nastawiali. Rekord należy właśnie do Pawła. Rekord, od ilu lat? Od 4 już lat rekord należy do mnie i to właśnie były nastawiania i były też zakłady, że nie kiedy ten zawodnik pobije rekord toru, czy pobije rekord toru, tylko w którym okrążeniu? Po przyjeździe tutaj. Pobije rekord toru, to nie jest takie łatwe. My naprawdę, poziom polskich wyścigów motocyklowych jest naprawdę bardzo wysoki. To nie jest tak, że my mamy się czego wstydzić. Nasze motocykle też są już bardzo przyzwoite i to widać było dzisiaj. Dzisiaj faktycznie pojechałem fantastyczny wyścig. Od samego początku nie popełniłem żadnego błędu. Na początku straciłem dużo właśnie do tego zagranicznego zawodnika, bo inni zawodnicy tak, z innych klas wmieszali się w to. On mi odjechał, ale powyprzedzałem wszystkich i systematycznie dojechałem, więc udowodniłem również, mimo tego, że mam połamane żebra, udowodniłem, że Polacy naprawdę potrafią jeździć i tutaj w Japonii też pierwsze punkty zdobyłem dla Polski, bo zdobyliśmy punkt w 8-godzinnym wyścigu Suzuka, więc my naprawdę mamy jakieś tam osiągnięcia. W roku 2003, kto nie wie, a to już są czasy, już prawie... Prawie klasik, dokładnie. Byliśmy drudzy w 24-godzinnym wyścigu Le Mans i dojechaliśmy we 3 Polacy. Tomek Kędzior i Adam Badzia, który teraz komentuje MotoGP. Pozdrawiamy. Także pozdrawiamy Adama i Tomka. I zajęliśmy 2 miejsce. Mało kto o tym wie, ale to są takie klimaty już takie właśnie klasykowe, no, tak? Problem jest taki chyba, że nie za dużo w polskich mediach jest informacji na ten temat. No tak, to jest prawda, ale im więcej was będzie przyjeżdżało, im więcej osób będzie uprawiało naszą dyscyplinę, tym więcej osób będzie o tym wiedziało, przyjeżdżajcie z rodzinami, bo tak jak jest. Powiedziałem, tu jest pikniczek, tam za kamerką siedzą moje pieski, to tutaj pieski moje też przyjeżdżają, pokażemy pieski, że tutaj naprawdę jest bardzo rodzinnie. A jeszcze jedną rzecz chciałem zapytać. Tak. Opowiadałeś o Suzuce. Wspomniałeś, że tam również były klasyki. Czy to było Oschersleben? Też miały Endurance. Endurance, tak. Endurance bardzo często się odbywają, ale przy okazji być może w Oschersleben też były. Tego nie wiem. Natomiast faktycznie wyścigi klasyków endurance'owe odbywają się na pewno podczas 24-godzinnego, czy w weekend, kiedy odbywa się 24-godzinny wyścig Boulder. Wtedy na pewno klasyki jeżdżą i w Le Mans też jeżdżą, oczywiście nie jest to 24 godziny. Oni chyba nie nawet, oni chyba jadą jakieś 4 godziny, tak mi się wydaje, albo 6, 8, tak? 8. No to tam duże 750, takie oni, jeżdżą oni, ładnie przygotowane. Oni są zawsze wystawieni tak, na pit lane przed naszymi boksami i to bardzo fajnie się ogląda. I tam to już jest naprawdę poważne ściganie. Tam są takie sprzęty, wszystko klasyki, tak jak, ale tam i ludzie to są idą. Takie wyścigówki tak, z czasów fabryczne właśnie z lat 70-tych, 80-tych. Tam może jechać jeden zawodnik w zespole, może jechać taki, że tak powiem, obecny, tak? Taki, który ma licencję. Współczesny, licencjonowany, tak, który się ścigał w jakichś mistrzostwach. Tak, Matthew LaGriffe, taka gwiazda. Matthew LaGriffe na przykład, który standardowo startuje normalnie w Mistrzostwach Świata Endurance razem ze mną. Matthew również jeździ w tych wyścigach klasyków. No i tacy zawodnicy właśnie aktualnie ciągle jeżdżą, więc to jest bardzo fajne. Nie, jest bardzo fajne. Jest też w Anglii jest bardzo fajna formuła. Jest, nie pamiętam już nazwę tej imprezy, Goodwood. I tam jest no, trochę starszych motocykli niż nasze, ale też tam jest taka tradycja, że jeżdżą pary. Zawodnik taki z mistrzostw, trójkursor, jeździ. I tam z kimś takim amatorem, który przygotowuje, to jest jego motocykl, przygotowuje i tam się zmieniają, jadą sobie. To jest bardzo fajne, to trwa cały weekend. Mój mechanik ze swoim ojcem, mój mechanik z Mistrzostw Świata z 2011 roku, kiedy jeździłem jeszcze w Supersportach, Mistrzostwach Świata, ze swoim ojcem wygrali właśnie cały ten cykl. Drut? Tak.
Kurczę, no piękna, piękna sprawa. No, a tam jeżdżą już na taki motocykl z lat 50. Tak, takie tak, stare, tak. Duże megafony, Nortony, Triumfy. No to, no to, no. Może za jakiś czas również u nas będą takie się imprezy odbywały. Ja, może my pojedziemy, wiesz, ja może z wami wystartuję tam. Jest szansa. Przygotujemy jest jakiegoś czemu nie, konia jakiegoś pięknego, tak. Kurczę. Sokoła. Sokoła, a, dokładnie. No. No, może tak być, ale ja marzę sobie o tym, żeby na przykład były takie duże weekendy właśnie klasyczne w Poznaniu. Żeby przyjeżdżało takie właśnie w Czechach, w Niemczech, w Holandii, 300 cykli. Myślę, że na takich zawodach również byście się odnaleźli. Właśnie jako goście, jako takie VIP-y, gwiazdy. Oczywiście. Czemu nie? Bardzo chętnie byśmy przyjechali, jeżeli coś takiego będzie, a to jest tylko kwestia chcenia lub niechcenia, bo tych motocykli pewnie w Polsce by się znalazło, ale też są różne aukcje, można te motocykle kupować. To jest naprawdę, tak jak powiedziałem, świetna forma miłego spędzenia czasu w weekend, bo to dużo też nie kosztuje. Tak jak widzę po tych oponach, które przejechałem wyścig, no to się nie zużywają. Nie, nie zużywają się za bardzo. To, taka eksploatacja bieżąca nie jest jakaś tam bardzo droga, no natomiast dość kosztowne są awarie, no bo problem no tak, z silnikiem, jeżeli jest jakiś, no to wiadomo, wtedy trzeba zazwyczaj kupić albo kolejny cały motocykl, żeby wyciągnąć jakąś część z silnika. No albo trzeba mieć po prostu kolekcjonować to na półkę, no tak to jest. Ale jak ktoś jest pasjonatem i lubi sobie pogrzebać, to też potem w domu może pogrzebać. Nie? No tak co jest. Będzie w domu siedział, z babą się kłócił, że tak się brzydko wyraża. Albo piwo pił przed telewizorem, no różne nie są jestem zajazki. Męskim szowinistą, żartowałem oczywiście, taki stereotyp. Ale faktycznie można sobie posiedzieć zamiast w garażu, zamiast siedzieć na kanapie. Tak jest. Paweł, dobra. Bardzo Ci dziękuję. Dzięki bardzo. Super, że z nami wystartowałeś. Dzięki Paweł, za to, że mi zrobił najszybszy czas na właśnie takiej Hondzie 250 w naszym pucharze markowym Hondy CB. 2 minuty 11. Gratuluję. 11.300. Tak 11.300. Także mamy króliczka, za którym można podążać. Dzięki. Dzięki bardzo.